No, zlewanie było po dwa razy. A teraz się rozwala. Pod kukurydzę się założy i jeszcze na wiosnę się daj git. Roku, czyli będzie trzeci rok dawać obornik na łąki, czy nie, bo coś gadają, że cena droga, nawozy idą w góry, to pewnie znowu będzie trzeba ładować na łąki, trochę tańszy koszt będzie. No jeszcze parę razy i nie wiem, albo się powtórzy, albo obornik rzek zostanie na łąki. Jeszcze się rozłoży, a na wiosnę resztę. Trzeba coś pomyśleć. P 100 tysięcy na hektar kukurydza była posiadana podwójnie, czyli 200 tysięcy, gdzieś 200-210. No tak, a półtora metra, tak 1,70 m było. Wyskoki nawet ponad 2 metry, ale to susza, cały czas susza. Ale plon był duży. Więc nie wiem, czy na następny rok też tyle samo nie posiać. Coś koło tego. Niech będzie trochę mniejsza, ale o to chodzi, że masy nagoni i będzie co dawać dla bydła. Susza, poplon trochę słabo, rósł, a teraz deszcze padają jeden tydzień, teraz drugi, jak zwyk. Się mówi, od wyborów to leje. Się mówi, jak na złość to rośnie, ale to spórki. No, jeszcze towaru je, jakby nie patrzeć.